Dzień dobry, fakty Jan Kędzierski. Tragiczna powódź na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W Wałbrzyskiem zginęło co najmniej 6 osób. Wiele jest zaginionych. Sytuacja na terenach objętych powodzią jest dramatyczna. W Wałbrzyskiem zginęło co najmniej 6 osób. Dużo jest zaginionych. Do wielu miejsc nie można dojechać, aby pomóc ludziom uwięzionym w zalanych domach. Chociaż dzisiaj na niektórych terenach woda zaczęła nieco opadać, to jednak w dalszym ciągu w wielu miejscowościach sytuacja nie polepsza się. Kotlina Kłodzka jest całkowicie odcięta od świata. Brakuje wody pitnej, chleba, koców i odzieży. W wielu rejonach nie działają telefony, nie ma prądu. 1/3 Kłodzka jest zalana wodą. W całym rejonie ewakuowano już ponad 2000 osób. Ściągnęliśmy na teren województwa śmigłowiec. W tej chwili już pomaga w ewakuacji ludności gminy Kłodzko. Następnie w tej chwili przemieszcza się jednostka, może nie cała jednostka, 100-osobowy zespół z jednostki wojskowej z żagania, z jednostkami pływającymi, z samochodami terenowymi. Część tych ludzi, żołnierzy zostanie skierowana w Nowej Rudzie do pomocy przy usuwaniu skutków, ewentualnie przy pomocy i ewentualnie przeprowadzeniu ewakuacji. Jednostki pływające dwie pozostaną w Kłodzku. Trzecia z tego, co w tej chwili jedzie, pojedzie do gminy Bardu i do gminy Kamieniec Ząbkowicki. Nie mieliśmy doświadczenia w tego typu akcjach, także na pewno jakieś zagrożenie występuje w związku z tym, że woda, powódź i tego typu sprawy. Nie wiem, nie mam doświadczenia. Niektórzy mieszkańcy nie chcą opuszczać zagrożonych domów. Część mieszkańców wczoraj opuściła tę wioskę. Pozostali, ci, którzy są w tej chwili tam na terenie wioski, nie chcą odjeżdżać z miejsca swojego zamieszkania. To jest to ich dobytek. Trudno się im dziwić. Czy oni są tam jakoś zagrożeni? W tym momencie woda opada. Trudno mi powiedzieć, w jakim tempie, ale jest to zauważalne. Zagrożenie na pewno jeszcze jakieś tam pozostaje, natomiast wydaje nam się, że powolutku jednak maleje. Na ile są zalane te domy? Nie byłem tam na miejscu, ale z tego co wiem, ci mieszkańcy są na wyższych partiach domów i w tej chwili tam w jakiś sposób wegetują. Pani wróciła stamtąd? Tak. Na pani powiedzieć? O Jezu, nie mogę. Coś strasznego. Pani tutaj mieszka? Tak. Tam jeszcze ktoś został? Możemy... Tak, kilkanaście osób. Jak to tam wygląda? No tragicznie. A dlaczego ci nie chcą? No niektórzy nie chcą, bo mają jeszcze bydło, chcą zostać, żeby tego. No. Mhm. Większość się boi też płynąć, że nie chce ryzykować. Jak to, na ile to jest zalane? Do no do 2 metrów we wiosce. I co, i wszyscy siedzą co na... No nie wiemy, nie możemy we wioskę wpłynąć, bo jest taki prąd wody we wiosce, że nas nosi, wniosło nas na podwórko, nie mogliśmy wypłynąć. Stodoły, wszystko to tak jest... No nie idzie naprawdę. Może pan się, ile tam osób tak mniej więcej może być jeszcze? 30, 40, no nie wiemy. No, są ludzie, którzy tam żeśmy byli, rozmawiali i oni nawet nie wiedzą, ile tam jest. To nie nikt nie wychodzi, nie kontaktują się z sobą nawet. Bo by porwała woda. Jest 2 metry, no kto tam przejdzie? A jest co jeść, co pić? Tam? Mają, tylko pić, żeśmy dowieźli picie, ale wody nie ma. No, ale każdy siedzi na górze. Na górze, nie? To co widać z okien wyglądają, no ale jak. No nie podpłynie, tak, proszę. W drugiej części wiosku gdzieś byli. Nie byli, nie wpłynęli żeśmy nawet. Jest taki prąd, że naprawdę gdzie pójdzie w chałupę. Nie ma możliwości od strony Ożar pojechać tą ewakuację. Janek, tam jest taki prąd, że zniesie cię do stawu. Naprawdę tam jest tak wyryte, ciężki sprzęt, jakby nas porwało tam na wioskę całkiem, no byśmy, nie wiem, czy my byśmy wyszli. Poza stodołami jeździmy tylko tak, żeby tego. Nawet do Henka krócie, że chcieliśmy dzieci wyciągnąć, no nie szło dzieci wyciągnąć, bo ja. Tam w ogóle jakieś dzieci? Są, jest, wiemy gdzie są dzieci, ale no nie idzie dopłynąć. Przez Jelenią Górę fala powodziowa przeszła dziś w nocy. W godzinach popołudniowych woda wdzierała się do miasteczka Wleń. Trudna jest sytuacja w Opolskiem. Tamtejszy wojewoda wystąpił o ogłoszenie na zalanych terenach stanu klęski żywiołowej. Rozpoczęto zrzut wody ze zbiornika w Nysie. Woda może zagrozić miejscowościom Nysa i Lewin Brzeski. W okolicach Głuchoła z dziesiątki osób od 2 dni czekają na pomoc w zalanych domostwach, w których brakuje wody i żywności. W 12 gminach województwa legnickiego wprowadzono stan pogotowia powodziowego aż do odwołania, chociaż pogoda w Legnickiem po południu chwilowo poprawiła się.
Także w województwie kaliskim sytuacja powodziowa staje się coraz trudniejsza. Najgorzej jest w gminach Brzeziny, Czajków i Kraszewice, gdzie pod wodą znalazło się ponad 1000 hektarów upraw. Poważne zagrożenie istnieje na zalewie w Kobylej Górze. Poziom wody przekroczył w nim ponad pół metra już przed południem. Dzisiaj rano w Wałbrzyskie pojechał nasz wóz transmisyjny z reporterami. Albert Bystroński, Marek Dębiński są w tej chwili w Kamieńcu Ząbkowickim. Spróbujemy się z nimi połączyć. Albert, jaka tam jest w tej chwili sytuacja? Dzień dobry. W tej chwili w Kamieńcu Ząbkowickim poziom wody opada. Zauważyliśmy, że woda opadła co najmniej o metr. Nadal jednak jest sporo wiosek, w których są ludzie, do których bądź ciężko jest dotrzeć. Przede wszystkim dlatego, że nie bardzo jest czym tam dopłynąć. Ciężkie łodzie strażackie nie są w stanie dotrzeć do wielu miejsc. No i to, o czym była już mowa w materiale, wiele osób po prostu nie chce opuścić swoich domostw. Czy do Kłodzka nadal nie można dojechać? Wiem, że na pewno nie można dojechać od strony Barda, ponieważ w Bardzie po prostu zawalił się most. Także tamtędy nie udało nam się dostać do Kłodzka. Kilka godzin temu trudno było również dojechać od strony Wałbrzycha, ale w tej chwili nie wiem, jaka jest tam sytuacja. Poziom wody się obniża, być może można tam się przedostać. Między 14 a 16 podobno miała tamtędy przejść wysoka fala. Tak, tutaj wszyscy obawiali się tego. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Poziom wody systematycznie opada. Jak szacujecie, jak zaobserwowaliście, ile takich okolicznych wiosek znajduje się w podobnej sytuacji pod wodą? Rozumiem. W tej chwili tylko w gminie Kamieniec Ząbkowicki na 15 wiosek 13 jest zalanych. W tym kilka jest całkowicie odciętych od świata. Z takiej statystyki jeszcze, również w gminie Kamieniec Ząbkowicki na 9 tysięcy hektarów pól ponad 5 tysięcy znajduje się w tej chwili pod wodą. Czy w okolice, tam gdzie jesteście, w okolice Kamieńca Ząbkowickiego dotarł już jakiś sprzęt specjalistyczny? Jesteśmy tu naprawdę od wielu godzin. Nie widziałem tutaj żadnego sprzętu wojskowego. Widziałem jedną łódź strażacką, która rzeczywiście pracowała. Natomiast w samym Kamieńcu pomagają sobie sami ludzie. W Kamieńcu pływają po prostu prywatne łódki, które rozwożą chleb, wodę, ewakuują mieszkańców. Strażacy w Kamieńcu mieli jeszcze jeden ponton, ale no to jest po prostu za mało. Kto powinien, czy w tych rozmowach, które tam prowadzisz, kto powinien udzielić tej pomocy tym ludziom zagrożonym w tej chwili? Z pomocą to jest naprawdę problem, dlatego że wiele osób po prostu nie chce tej pomocy. Znaczy część ludzi po prostu nie chce opuszczać swoich domostw, chce zostać na swoim. No ale jeśli nie spodziewa się tej pomocy, jeśli tej pomocy po prostu nie ma, jak twierdzisz, to może po prostu to jest ta przyczyna, że wolą zostać w domu. Rzeczywiście słuchałem się wiele złego od ludzi na temat pracy służb, wojska, straży pożarnej. No w istocie, jak mówię, nie widziałem tutaj wojskowych, strażacy również mają bardzo mało sprzętu. Nawet niektórzy ludzie zastanawiali się, co oni tutaj robią. Czy to rzeczywiście jest dobra informacja, że opada ta woda? Czy to jest tylko taki pozór bezpieczeństwa? Na pewno woda opada, to jest zauważalne. Jeśli Państwo widzą to, co jest za mną, to jeszcze parę godzin temu wiele z tych wysp, które dzisiaj są widoczne, parę godzin temu to wszystko było pod wodą. Albert, dziękuję Ci za tę optymistyczną końcówkę, dziękuję za relację. Będziemy się z Tobą łączyć jeszcze o godzinie 20 w specjalnym wydaniu Faktów. Teraz już bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Proszę Państwa, dwie ekipy Faktów pojechały w Wałbrzyskie jeszcze wczoraj po południu do Kłodzka. Jeden z reporterów, Adam Rosiński, jeszcze jest tam w zalanym Kłodzku. Paweł Abramowicz, Paweł Mróz i Marcin Brodowski wrócili dzisiaj troszkę przed południem. Spędzili ponad 30 godzin w ekstremalnych warunkach w szopie otoczonej, no, jak to się mówi, zwałami wody. Paweł Abramowicz wrócił, jest w naszej redakcji. Paweł, nocowałeś w tej stodole niemal jak w Arce Noego. Dzień dobry, witam serdecznie. Może nie nocowanie w stodole było najtragiczniejsze i najbardziej dramatyczne, ale to, w jaki sposób do tej stodoły się dostaliśmy. Mianowicie postanowiliśmy sfilmować te wsie, które w okolicy
Kłodzka są najbardziej zagrożone powodzią i zalane. Pojechaliśmy tam wraz... Gdzie to konkretnie było? Możesz to umiejscowić. To była wieś Żelazna. Tam właśnie byliśmy i tam niestety nasza wycieczka się zakończyła. Pojechaliśmy tam dużym starym z wojskiem, które miało nieść pomoc mieszkańcom, którzy tam właśnie siedzą na strychach. Nie mogą się wydostać, ponieważ ich domy są zalane, podmywane, rozpadają się wręcz. No i ten star, którym dotarliśmy do wsi Żelazna, również został unieruchomiony. Zatrzymał się na środku rzeki szerokości 200 metrów. Ogromne ciśnienie wody, ogromne fale, zerwany asfalt, spadające słupy, spadające dachówki, zwierzęta w wodzie. No masakra naprawdę. W pewnym momencie musieliście opuścić ciężarówkę, zostawiliście ją, udaliście się do szopy, tak? No udaliśmy się na linach, które zostały przez żołnierzy rozwieszone nad tym rwącym strumieniem. Było to dosyć dramatyczne, ponieważ padał deszcz, było bardzo zimno, byliśmy zupełnie mokrzy, a woda była tak porywista, że gdybyśmy do niej wpadli, to mogłoby się to zakończyć tragicznie. Przepadła również kamera. No niestety nie mamy zdjęć, dlatego jedynie moja wypowiedź może być tutaj dokumentem tych wydarzeń. Czy widzieliście ludzi w okolicy? Jak się ratowali? Tak, widzieliśmy ludzi, kiedy w nocy próbowaliśmy się ewakuować z tego stara. Widzieliśmy w oknach ludzi z latarkami, ze świeczkami, którzy, jak sądzę, dawali nam znaki. Być może chcieli się już wtedy wydostać z tych miejsc, ale oczywiście nie było takiej szansy, nie można było do nich ani dojechać, ani dopłynąć, ponieważ sami byliśmy w niebezpieczeństwie. Z tego co wiem, to kilka takich właśnie ekip wojskowych, które wyjechały na ratunek mieszkańcom, utknęło gdzieś tam właśnie w wodach Kotliny. Paweł, takie chyba krótkie sprostowanie, o ile dobrze pamiętam, ta wieś nazywa się chyba Żelazna, a nie Żelazna. Ale to mniejsza o to. Dziękuję Ci za rozmowę. Czekamy, będziemy pilnie obserwować Twoje dalsze relacje z miejsca tej katastrofy. Dziękuję. Proszę Państwa, stan pogotowia ogłoszono również w województwie wrocławskim. Zbliżająca się do stolicy regionu z południa fala powodziowa na Odrze dotrze do miasta za kilka dni. W środę służby podległe Wojewódzkiemu Komitetowi Przeciwpowodziowemu we Wrocławiu zaczęły w gminach, wsiach i miasteczkach przygotowywać się na przyjęcie żywiołu. Członkowie Wrocławskiego Komitetu Przeciwpowodziowego przed południe spędzili w samolocie. Przez ponad 2 godziny kontrolowali zagrożenie powodzią w województwach wałbrzyskim, wrocławskim i opolskim. Najbardziej dramatycznie jest w Paczkowie i Otmuchowie. Pod wodą znalazła się większość domów znajdujących się w pobliżu tamtejszego zbiornika wodnego. Podobnie jest w Kamieńcu Ząbkowickim i w Nysie. Umiejscowione w pobliżu tamtejszej zapory osiedle zostało niemal całkowicie odcięte od świata. U nas jeszcze oceniamy w Dolinie Odry, sytuacja nie jest groźna. Odra jest brzemienna, to znaczy dużo wody już w tej chwili prowadzi, ale bardzo dobrze, bo ze zbiorników jest ona spuszczana i ta kulminacja, która przyjdzie, powiedzmy, do nas, może być niższa, to znaczy napotka już na koryto, powiedzmy, wolniejsze. Z danych Wojewódzkiego Komitetu wynika, że najwyższa od 10 lat fala powodziowa na Odrze dotrze do Wrocławia dopiero w niedzielę. Samo miasto, które jest bardzo dobrze wyposażone w instalacje wodne, nie obawia się powodzi. Gorzej z okolicznymi gminami, gdzie takich urządzeń brakuje. Wrocławskie media z inicjatywy Gazety Dolnośląskiej rozpoczęły zbiórkę dla powodzian. Od jutra, od godziny 8 do 16 zbieramy dary w bunkrze obrony cywilnej przy ulicy Ładnej 22 we Wrocławiu. Z naszych informacji wynika, że powodzianie dramatycznie niemal potrzebują wody mineralnej, niegazowanej, mleka pasteryzowanego, niepsującej się żywności, koców, materaców, odzieży i bielizny. To wszystko będziemy zbierać. Liczymy na pomoc wrocławskich przedsiębiorców, hurtowników, także sklepów. Każdy, kto chce pomóc, może dzwonić pod bezpłatny numer telefonu Gazety Dolnośląskiej. Podaję numer 0800 66-24. Powtarzam, 0800 66-24. Dary można bezpłatnie dostarczyć do magazynu za pomocą mini radio taksi. I tu też podaję telefony 96 26 lub 444 555. Jeszcze raz, telefony do mini radio taksi 96 26 lub 444 555. Rzeczy dla powodzian zbiera też Fundacja Wojnowskich, Centrum Kultury Jana Kiepury we Wrocławiu przy ulicy Piastowskiej 40. Telefon 21 07 61.
21 07 61. I to już wszystko w tym wydaniu faktów. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na specjalne wydanie o godzinie 20 i o 22 na fakty wieczorne. Teraz już dziękujemy. Do widzenia.